zerwał się zimny wiatr i matka zrozumiała, że to śmierć nadchodzi. Zwracam ci twoje oczy, powiedziała śmierć. Spojrzyj teraz w tę głęboką studnię. Matka spojrzała i zobaczyła dwa życia, dwa losy ludzkie. Jeden z nich był dobrem i błogosławieństwem, a drugi była to troska i nędza. Wiedz, rzekła śmierć, że jeden z nich był to los twojego dziecka, twego rodzonego dziecka przyszłość. Który z nich był moim dzieckiem? Tego powiedzieć nie mogę, rzekła śmierć. Czy chcesz odebrać dziecko, czy mam z nim odejść? A wtedy matka upadła na kolana i zapłakała. A śmierć z jej dzieciątkiem na ręku odeszła do nieznanej krainy. Do domu. Idź tu po tobie. Zwolni się u szefa, na pewno cię zwolni. Dobrze. W porządku. Ostrożnie. No i co? Same się już bawicie, nie muszę wcale was rozśmieszać.
Czasami chciałbym, żeby szafa zniknęła na zawsze. Spędzam w niej dnie i noce. Rano nie chce mi się wychodzić. Nienawidzę wychodzenia. Potrzebuję matki. Chcę wejść do wózka. Chcę mieć z powrotem jeden rok. Lecz to się nie zdarzy. Wiem, że nie.